Dzień dobry, Tomek Miodek, a w tej chwili jesteśmy w mojej miedziarni. Miedziarnia to jest miejsce, w którym odwirowuję miód. Ja po prostu, moje pasieki są na zewnątrz. Ja tam sobie jadę samochodem, wyciągam plastry z miody i przywożę je tutaj do tego właśnie miejsca, w którym teraz jesteśmy, żeby je odwirować. No to jest fajnie chłodno w tym momencie. Dzisiaj jest niesamowicie gorąca pogoda na zewnątrz. A ten film robię dla swoich klientów, bo chyba już mija około rok, albo ponad rok, jak rozpocząłem sprzedaż miodu przez internet. I bardzo dziękuję za kupowanie w moim sklepie, bo się nawet ruszyło. Jest fajnie, dostaję dużo telefonów i e-maili itd., itd. Moja strona Tomek Miodek generalnie jest opanowana przez pszczelarzy, ale wiem, że moi klienci, którzy kupują ode mnie miód, też oglądają moje filmy, bo mówią mi o tym, piszą do mnie w mailach, czy tam w rozmowach telefonicznych i tak dalej. Dzisiaj będę chciał właśnie pokazać, w jakich warunkach ja to robię, jak ja to robię, jakiego używam sprzętu i wytłumaczyć, dlaczego tak właśnie robię. I to chyba wszystko. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Jakieś pół godziny temu przywiozłem właśnie w to miejsce trochę plastrów do odwirowania. Zaraz pokażę te plastry. Tutaj jest przykład. Proszę bardzo. To jest plaster miodu na ramce, tak? Ten miód jest poszyty woskiem, widzicie? Więc ten miód tutaj jest pod tym woskiem. Więc jeżeli chciałbym się dobrać do tego miodu, to muszę najpierw to odsklepić. I zaraz to pokażę, jak to się robi. Ale czasami mam nieraz takie pytania, że komuś sfermentował miód w słoiku. A to się dzieje tylko dlatego, że pszczelarz odwirował taki miód z plastrów niezasklepionych. I właśnie w takim niezasklepionym plastrze bardzo często się zdarza, że miód ma większą ilość wody w sobie, że zawartość wody w miodzie jest za duża i to właśnie powoduje fermentowanie i ten miód po prostu fermentuje. A tak wygląda 100% zasklepiony miód. Tak? I pod tym zasklepem już nam pocieknie miodzio. No i co? A miód odsklepuję zwykłym widelcem i tylko widelcem. Są różne urządzenia, niektóre są nawet urządzenia, które wykorzystują temperaturę, większą temperaturę do odsklepiania. Ale ja tego nie robię, bo wiem, że jest taka opinia zła opinia na temat podgrzewania miodu i tak dalej, więc ja ten miód robię tak jak dla siebie i wiem, że moi klienci nie życzyliby sobie, żebym jakoś go podgrzewał albo coś robił, więc dlatego to jest mój widelec do odsklepiania i robię to w ten sposób. O, pięknie schodzi. Pod zasklepem mamy super dojrzały miodzio. Proszę. A jedyną wadą przy odsklepianiu tego typu takim widelcem jest to, że tutaj usuwając ten wosk, ten zasklep, i tak zostawiam, tutaj widać, małe części wosku, one zostają. I potem one mi zapychają sito. No ale to taki mały szczegół. Obracamy na drugą stronę. Miód jest koloru takiego, o widać, lekko wpadający, żółtawo-zielonkawy kolor miodu. No i tak odsklepioną umieszczam tutaj, w mojej miodarce. I idę do następnej ramki. Też ładnie zasklepiona.
I ostatnia. Dobra. Udało się zapełnić całą miodarkę. Dobra. Odsklepiłem ten miód, zapełniłem całą miodarkę. Teraz ją uruchomię, ona będzie się kręciła i pomału ten miód będzie wybryzgiwał. Tak? Zaraz to pokażę. Potem tutaj będę wlewał go, otwierając taki zaór. Wszystko to pokażę. On będzie przez sito wlewał się do wiadra, a potem z wiadra idzie na drugie sito do odstojnika. Zapraszam do oglądania. Teraz możemy już odpalić miodarkę, zakręcić. Najpierw pomału. Miód wybryzguje. Plastry są woskowe, dlatego trzeba pamiętać, żeby bardzo pomału to robić. No, tutaj widać w tym rogu, tutaj miód wybryzguje. I pomału na ścianki tej, wybryzguje na ścianki tej miodarki, pomału ścieka tam. Tak, i teraz dlatego, że odsklepiałem swój miód widelcem, to na tym sicie będzie dużo wosku, czego właśnie pszczelarze nie lubią i dlatego bardzo często się chwytałem się jakichś innych metod odsklepiania, ale mimo wszystko widelec uważam jest najlepszą i najbezpieczniejszą formą odsklepywania plastrów, tak? I teraz już widzę, mogę troszeczkę dogazować, więcej gazu dać, pokręcić mocniej. Tak, bardzo fajnie. Podejdę jeszcze, żeby bliżej tutaj, żeby można było zobaczyć, jak ten miód wybryzguje. O, widać. On po prostu wybryzguje nam na zewnątrz. Proszę zauważyć, że tutaj wszystkie urządzenia, które mi służą tutaj do produkcji z miodem, są wykonane z blachy kwasoodpornej, po to tylko, żeby nie wchodzić w jakąś niepotrzebną reakcję z miodem. A wszystkie sita, które tutaj mam, myję je bez użycia płynu do naczyń. Myję je po prostu pod, zmywam ten miód i jakieś kawałki wosku pod bieżącą wodą, po czym zanoszę to na słońce i pod czystym takim gorącym słońcem suszę moje sita przez jakieś pół godziny i to wystarczy, więcej nie trzeba. Nie wprowadzam żadnej chemii, bo to jest niepotrzebne, bo ja sam jem swój miód i nie potrzebuję tutaj dodatkowej jakiejś chemii. Tutaj już zaczyna być widać, że pierwsze wiadro już zaczyna nam się powoli dopełniać. Widać tam u góry kawałki powietrza, bo tutaj w czasie takiego wirowania ten miód wybryzguje, przechodzi przy nam przez sito i dostarczają się do niego, wchodzą w niego małe części powietrza. A to jest bardzo ważny szczegół, bo zaraz to będę tłumaczył dalej z tym powietrzem. Ta beczka, która przed nami stoi, to jest odstojnik. Jest też również wykonany z blachy kwasoodpornej. A u góry na tym odstojniku stoi sito perlonowe. Tak? To jest sito o bardzo drobnej siatce. I zaraz co zrobię, to te wiadro, które przed chwilą tutaj napełniłem, przez te sito wleję ten miód do tej beczki.
Teraz już widać ładnie kolor naszego miodu. Miód właśnie jest takiego koloru dzisiejszy. Może się uda jakoś podjechać bliżej i wyostrzyć, żeby można było tą słodycz obejrzeć z bliska. Okej. On sobie tutaj wlewa do tego odstojnika na dół. Uda się to pokazać, czy nie? Widzicie to powietrze? Cały czas mamy do czynienia z tym powietrzem, które tam jest. No dobra, idziemy dalej. No, tam z tyłu cały czas się przelewa przez tamto sito miód do tego odstojnika. No a ja co teraz będę robił, to będę kontynuował. Muszę po prostu dalej odwirować, bo mam troszeczkę więcej tutaj miodu. Tam jeszcze widać, jeszcze dwa nieodwirowane stoją korpusy. Muszę je odsklepić i zrobić to samo, co przed chwilą pokazywałem. No i co? A potem pokażę, jak nalewam to do słoików i tak dalej. A pozostałości tutaj w tym sicie, jak tutaj widać, są odrobiny pyłku, kawałki wosku, no i tego typu sprawy. I tego właśnie się staram, żeby to nie trafiało do moich słoików. Ale powiem szczerze, że osobiście miód, który trafia na mój stół, jest właśnie z tym wszystkim pyłkiem i z tymi kawałkami wosku. No ale niestety jako produkt handlowy nie mogę sobie pozwolić, żeby trafiało na stoły moich klientów takie słoiki, w których są jakieś paproszki na przykład, albo kawałki wosku, nie? Bo to nie wszystkim się może spodobać, prawda? Okej. Dobra, w tej chwili już tam mi się ostatnie wiadro wlewa przez moje sito. I co? Pokazałem tak, jak się odsklepia. Pokazałem, jak się wiruje miód. Pokazałem, jak leci przez sito. Jak wleciał przez dwa sita w zasadzie, bo to jedno sito tutaj przy miodarce i drugie sito, które tam właśnie na odstojniku sobie siedzi. No i co teraz? No i teraz następną kolejną rzeczą będzie rozlewanie tego miodu w słoiki, prawda? Od razu. Technologia i taka informacja książkowa jest taka, że taki miód w takim odstojniku powinien tam leżeć jeden albo dwa dni. Ale proszę, zastanówmy się. Ja tego nie robię, bo tak. Bo miód ma w sobie olejki eteryczne, tak? Które odpowiadają za smak i za zapach tego miodu, co jest bardzo ważne, nie? I dlatego, jeżeli taki miód troszeczkę sobie poleży w tym odstojniku, aha, do tego odstojnika się wrzuca tylko po to na tak długi okres czasu, żeby te wszystkie zanieczyszczenia, które są w tym miodzie, czyli tam pyłek czy wosk, żeby one sobie wypłynęły u góry i my pomału, jak go spuszczamy, ten miód od dołu, to te zanieczyszczenia mamy u góry. Ale ja dlatego wprowadziłem te sito perlonowe. Tylko po to, żeby właśnie jak największa ilość tych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia to są bardzo złe słowo, bo to może się kojarzyć faktycznie z jakimiś brudami, ale zanieczyszczenia w miodzie, jeżeli ja o tym mówię, to mam na myśli pyłek pszczeli, a pyłek kwiatowy, przepraszam, bo pyłek nie ma takiego pyłku pszczelego, i wosk pszczeli. Bo było widać, tak? Jak ja odsklepiałem, to te odrobiny wosku, one się tam dostają do tego miodu. I to nie są żadne brudy, ani jakieś zanieczyszczenia. To są po prostu rzeczy, których my nie chcemy mieć w słoiku miodu, dlatego, bo one wpływają jakby na komercyjny, na handlowy tego produktu, wygląd tego produktu, nie? No i dobrze, co nam się udało uzyskać, to jest właśnie miód o takim kolorze. Rozlałem sobie już go w słoiki. I miód jest bardzo smaczny, no jest świeży i dojrzały, po czym było widać po tych zasklepionych plastrach.
W tym miodzie są odrobinki powietrza, no bo w czasie tego procesu wirowania się i to odsklepiania i tak dalej, to tam takie troszeczkę drobinki, małe drobinki powietrza się znalazły. Teraz ten miód będzie krystalizował. Ten miód już w ciągu 3 tygodni on będzie skrystalizowany, przez co to powietrze będzie szło sobie do góry. Jeżeli miód jest wiosenny i on zaczyna krystalizować dużo szybciej, bo ten miód będzie jakieś 2-3 tygodnie później skrystalizuje. Miód wiosenny szybciej, do 5 dni. Więc potrafi te powietrze zamknąć tutaj na tych ściankach, tak? Bo one grawitacja, miód jest ciężki, idzie na dół, powietrze idzie do góry oczywiście. I nieraz są takie ślady. Ja zaraz tutaj wmontuję zdjęcie w ten film, po to tylko, żeby pokazać te ślady na słoiku. A tu mam miód też wiosenny, który ma tutaj, widzicie, takie coś. To jest właśnie to powietrze, które po prostu idzie do góry, bo miód jest ciężki, schodzi na dół, powietrze idzie do góry i to białe to jest nic innego tylko glukoza. A dlaczego jest taka biała? Tylko dlatego, że powietrze pomiędzy tymi kryształkami glukozy rozjaśniło tą część tego miodu. I o czym to świadczy? Jeżeli znajdziemy taki słoik jak ten, z takim czymś, albo jeżeli te powietrze było złapane tutaj na tych częściach, jak było widać na zdjęciu, to znaczy, że ten miód jest w porządku i droga z ula do tego słoika była bardzo krótka, tak jak u mnie. 2-3 godziny odwirowałem miód, znalazłem w słoiku. To wszystko. Jeżeli komuś odpowiada moja jakość i się czuje ze mną jako pszczelarzem wygodnie, to ja zapraszam do swojego sklepu i życzę smacznego. Powodzenia, Tomek Miodek.